Okej, okay, jestem już po toalecie. I lecimy z Koksem. Ostatni boss. Tak więc sami widzicie, na czym on polega. Musimy po prostu jego lufę atakować. Przynajmniej na chwilę obecną. Już piąty kurde ten hit dałem tej lufie jego. Okej. Teraz z samej głowy będzie kurde wielki robot. Sorry w ogóle, że się wynałem. Powinienem zakryć usta. Wiem o tym, wiem. Zapominam się czasami. Przepraszam najmocniej. No i lecimy teraz z Koksem. Dokładnie tak. Tak trzeba między innymi atakować teraz Spectera. Jego ramię na razie się robi czerwone, aczkolwiek wiadomo, to będzie nieść ze sobą niedługo jakieś tam konsekwencje. Że zaraz... O właśnie, coś takiego. To ramię w każdym razie mu odpadnie i dopiero będzie kurde jednorękim bandytą. Uwaga, uwaga. Bo to serio się zaczyna robić niebezpieczne, co tutaj się teraz odpierdziela. Kurde, nie trafiłem. Najgorzej. Ale on komicznie wygląda z tą prawą ręką. Dobra. Jeszcze tylko jeden damage. I potem tylko zostanie mu... tułów. Dokładnie tak, teraz mu już tylko tułów został. O Jezu, ale bida edition, nie? Ale bida edition. Oj kurcze pieczone. Tego nie przewidziałem. On teraz będzie robił coś takiego, że te platformy będą znikać faktycznie. Fuck. Najgorsze jest to, że on cały czas tą środkową trafia, jakby nie mógł w lewo na przykład. O! Dokładnie tak. Jeszcze tylko jeden damage. Damy radę. Za pierwszym razem pokonamy go. Nie ma to tamto. Dobrze. A jeszcze nie jeden damage, to jeszcze kurde dwa w takim razie. To mi bardzo przypomina walkę z engine'em z Crash'a dwójki, nie wiem czemu. Oj kurde. Co ja zrobiłem? You ruined everything. If it weren't for you, everything would be perfect. Spectre, put a stop to this now. I'm taking you back to the amusement park. You must be joking. You're not taking me anywhere. I'll never go back. I'm never going back to that rotten place. You listen, and you listen good. I will return. And when I do, I'll destroy you and the world as you know it. So you better be ready, because next time, I won't fail. Wait, Spectre! Yes! Co tutaj się najlepszego wydarzyło? To był epicki finał konfrontacji ze Spectrem, nie?
Tęsknię za tym Judith Great, tak szczerze powiedziawszy. Mamy kredyty, moi drodzy. Ale to jeszcze nie jest koniec tej gry, ponieważ po tych kredytach pojawi wam się zły ending, gdzie okaże się, że tak na dobrą sprawę Spectre dalej jest na wolności i dalej coś knuje, tak więc teraz naszym jedynym zadaniem będzie po prostu złapanie Spectre'a oraz pozostałych małp, których nie udało nam się złapać, ponieważ nie mieliśmy odpowiednich gadżetów. Co mogę powiedzieć o Ape Escape? Wow! To jest naprawdę świetna platformówka. Cieszę się w ogóle, że udało mi się w końcu ją pełnoprawnie skończyć na tym kanale, nie to co te 6 lat temu, gdzie zrobiłem let's play gdzieś do połowy. No bodajże zrobiłem do świata chińskiego i na tym skończyłem, szczerze. Z tego co pamiętam, tam chyba miałem 6 albo 7 odcinków z tej serii. To był wrzesień 2014, niestety seria nie cieszyła się zbytnio oglądalnością, zresztą obecna też jest oglądana właściwie przez mniejszość, ale jestem na tyle dumny z tego let's playa, że raczej go zostawię, ponieważ ja nie chcę zresztą bawić się w kasowanie let's play, wyrosłem już z tego, chyba że naprawdę będzie let's play, który nie dokończyłem i raczej wątpię, że go dokończę. Co do jakby muzyki, gry, grafiki, grywalności, to gra jest na bardzo wysokim poziomie pod względem grafiki, level designu, soundtracku, fabuły oraz w zasadzie wszystkiego. Jedyne do czego mogę się doczepić to to, że często niektóre gadżety mają trochę takie koślawe sterowanie, na przykład ten samochodzik i ciężko mi jest jakby operować tą gałką analogową, jeżeli chodzi o samochodzik. I to jest w ogóle ciekawy system, że lewą na przykład gałką będziecie musieli obsługiwać na przykład tą łódkę jako lewe wiosło, a prawa gałka to jest prawe wiosło. To jest chyba jedna z niewielu gier, która ma taki system, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic to, ja będę chyba kończył. Chyba, że się odezwę jeszcze po kredytach. Może coś się odezwę. Nie obiecuję. To teraz sobie zrobimy F4 i przewiniemy te kredyty. Chociaż muzyka, która leci w tle jest fajna, więc... Dobra, niech będzie, zostawię ją. Ja na chwilę znikam wtedy i was zapraszam do obejrzenia tego, co będzie za chwilę. No, w sumie już będzie, tak więc ja znikam. Pa, pa! Spectre will definitely be back, and when he is, I'm sure he'll do more evil.
Professor, I'll go back and find Spectre. That's a good idea. But first, use the time station to return to the past and check each era for any remaining monkeys on the loose. We can't leave any of them wandering around. While you do that, I'll go back to the lab and track down Spectre. Then we'll find him and stop him for good. Okej, okay, jestem z powrotem. I teraz pytanie, czy my to mamy. Oj, tutaj mamy ten gadżet. Nie, jeszcze tego nie mamy. Ale to za chwilę będziemy mieli chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najpierw sobie zapiszmy gierkę. Ja w sumie jestem w razie co tutaj F1 odpalę. Dobra, save game. Ile będziemy mieli procent? 55,5%. Ładnie. Bardzo mi się podoba ten wynik. Tylko teraz pytanie. Gdzie będzie ten gadżet cały? Czy my go jakby dostaniemy tutaj w tym? Czy my go dostaniemy, jak będę chciał wybrać sobie jakiś poziom? Bo powinniśmy dostać gadżet na samym końcu gry. Tutaj mamy wszystkie ogarnięte. No właśnie, gdzie jest ten gadżet? Zaraz ogarniemy to. No. Monkey Madness. Dobra, więc teraz tak. Spróbujmy wejść do byle jakiego poziomu. Tutaj mamy już ukończone na 100% poziomy. Look what I've got, a new gadget. Check it out. This is the magic punch. It's really powerful. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Tak, to jest Magic Punch. Czyli ostatni gadżet z całej gierki. Który? Który właśnie robi coś takiego. Widzicie? Patrzcie. I to będzie nam pozwalało właśnie niszczyć coś takiego. Czyli dzięki temu klatki na przykład z małpką, którą nie mogliśmy przykładowo zebrać, ponieważ wiadomo, nie mieliśmy ostatniego gadżetu. Teraz będziemy mogli wszystkie bez problemu niszczyć. Co za tym idzie? Każdy teraz z poziomów będę mógł zrobić na 100%. I od teraz zasady tego let's playa się zmieniają. Ostatni odcinek będzie już w postprodukcji zrobiony, ponieważ pierwsza część tego odcinka to będzie montaż. Tak, zrobię montaż z tych wszystkich backtrackingów, ponieważ uważam, że nie ma sensu, żebym robił z tego jakby osobny odcinek, gdzie gadam tak jak teraz tutaj. I po prostu zrobimy sobie taki montażyk, który będzie też nieobowiązkowy w oglądaniu, ponieważ jeżeli kogoś nie interesuje lokacja poprzednich małp, no to nie będzie tego po prostu oglądał. Taka jest prawda. Ja też nie mogę was zmusić do tego. Więc to będzie wszystko już od ostatniego odcinka, który prawdopodobnie nagram jakoś na dniach, myślę, że przed świętami. Będę mógł sobie to na spokojnie ogarnąć. A więc wychodzimy sobie stąd. Chciałem po prostu tylko zdobyć ten gadżet, żeby już być przygotowany. Zresztą wam zaraz coś pokażę. Return kwadrat. Proszę bardzo, mamy wszystko. Wszystko. Wszystkie gadżety mamy, które są dla nas bardzo potrzebne. Tak więc to jeszcze nie koniec też swoją drogą walki ze Spectrem, ponieważ jest jeszcze finałowa walka, która jest właśnie za...
za porwanie wszystkich małpek, a raczej za zakoszenie wszystkich małpek. Tak więc miejcie to na uwadze. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobał i w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Widzimy się w ostatniej sesji albo w ostatnim odcinku z Ape Escape 1. No i co? Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz kliknij w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Gorąco zapraszam na grupę na Facebooka oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie. Dzięki za uwagę. Cześć!